Witajcie, Joanna Hoi z tej strony. W tym filmie chciałabym powiedzieć kilka słów o książce, którą całkiem przypadkowo zaczęłam pisać. Jest to 11. książka jakby z szeregu tych, które zaczęłam pisać. Jest zupełnie nieplanowana. Ale chcę się tym podzielić, bo być może macie jakieś komentarze na ten temat. Być może mogłabym to wykorzystać do pisania jej. Chodzi o książkę Gramatyka porównawcza, praktyczna, 6 języków. I ja takiej książki po prostu potrzebuję. Uczę swoje dzieci, swoich synów w edukacji domowej i uczę ich 5 języków już w tej chwili, chociaż zaczynałam od 2, potem 3, tak wyszło. Zapraszam do czytania mojej książki o edukacji domowej metodą języków i projektów. Tam mówię dokładnie, jak to się zadziało z tymi językami i naszą edukacją domową. W każdym razie uczę tych 5 języków w różne dni tygodnia. I zauważam, że po prostu najlepiej się uczy czy siebie, czy kogoś wtedy, kiedy robi się połączenia pomiędzy językami, a nie uczy się każdego języka niezależnie i oddzielnie. No więc w pewnym momencie stwierdziłam, że być może da się zrobić również tego typu połączenia pomiędzy gramatykami. Okazało się to trudne, ponieważ każda gramatyka danego języka ma trochę inną koncepcję. I to nie chodzi o to, że to jest inny język, inna rodzina, ale jakby gramatycy mieli różne koncepcje przedstawiania gramatyki. Okej. Tylko, że ja uczę swoje dziecko i wy być może też uczycie swoje dzieci, albo myślicie sobie, że wy sami chcecie uczyć się różnych języków, albo wasze dziecko uczy się kilku języków i myślicie sobie, musi być jakiś sposób, dlaczego próbować te gramatyki i każde jakby iść innym trybem. Musi być może być jakiś jeden sposób, żeby to robić w jakiś sposób szybciej. Może bardziej pewne rzeczy robić wspólnie. Skoro tutaj są czasy i tam są czasy, tutaj są jakieś deklinacje i tam są jakieś deklinacje. Tak sobie pomyślałam. I to samo myślałam, pisząc gramatykę polską, bo napisałam również gramatykę polską w 2 książkach, w 2 częściach. I w tej gramatyce polskiej właśnie zaproponowałam takie odmienne nieco podejście do gramatyki. Bardziej na zasadzie pojęć, koncepcji, wychodząc od pojęć bardziej niż od form. No i właśnie na tej koncepcji chciałabym oprzeć teraz tą gramatykę porównawczą. Ale mówię do was teraz, a właściwie napisałam dopiero wstęp. I w tym wstępie dzielę się właściwie tym, co teraz do was mówię, oraz dzielę się tym, kim jestem. Jestem, jeżeli mnie nie znacie, nazywam się Joanna Hołuj, ale przedstawiłam się już na początku. Mam wiele ról życiowych. Skończyłam polonistykę, więc jestem polonistką, jestem językowcem, bo kończyłam również studia nauczania angielskiego i francuskiego. Bardzo lubię języki, w ogóle słowa, bo jestem również poetką, pisarką i no właśnie, i również, jak to się mówi, jestem edukatorką domową, czyli jestem mamą, która uczy swoje dzieci, szczególnie języków. No i wychodząc właśnie z tych wszystkich ról i punktów, narodziły się te moje pomysły na pisanie gramatyk. Ja bardzo lubię się uczyć języków. Uczyłam się przynajmniej 10, w tym różnych takich języków nieeuropejskich, arabskiego czy urdu. Aczkolwiek urdu i hindi to są języki oparte na sanskrycie, czyli języki indoeuropejskie, bardzo bliskie polskiemu tak naprawdę. No dobrze, tym się chciałam podzielić. Chciałam podzielić się taką właśnie nowiną, że zaczęłam pisać tę książkę. Napisałam wstęp, czyli taki rozdział 0,
W tym wstępie również mówię o tym, co będzie w tej książce. Zaplanowałam, że tam będzie właśnie taka struktura, cała struktura gramatyki, ale napisana w sposób logiczny, czyli najpierw będę przedstawiać w pierwszym rozdziale rodziny językowe, czyli mówić ogólnie o językach i jaki one, który język ma miejsce w świecie. Natomiast potem, to jest taka jakby synteza, a potem zajmiemy się analizą, czyli w kolejnych rozdziałach powiem od najmniejszych części języka, potem przez większe, jak mowa się buduje. To jest taka koncepcja. Gramatyki klasyczne, czy łacina, ale tak nie do końca, ale powiedzmy te gramatyki takie klasyczne, te XVII-wieczne, jak odkrywano, jak gdyby, czym jest mowa, czym jest język, odkrywano budowę słów, o tych najmniejszych cząstkach, dźwiękach, czym jest litera, czym jest dźwięk, czym jest fonem, nie? To jakby wtedy powstała ta koncepcja takiej spirali, że język się tak buduje, mowa się tak buduje. Od najmniejszych cząsteczek, dźwięków do na przykład większych, tak, jak budujemy słowo, sylab, i potem powstają słowa, potem powstają wyrażenia, potem zdania, a potem teksty. I ja właśnie w ten sposób na tym chcę oprzeć tą książkę i chciałabym, żebyście napisali, co o tym sądzicie, jakie macie pomysły wy. To nie jest takie proste, początki są proste, natomiast potem, jak dochodzimy do deklinacji, koniugacji, aspektów, to jest o tyle trudne potem może być, że każda gramatyka właśnie narodowa danego języka ma inną nieco koncepcję. Aczkolwiek wyjściowo mowa jest wszędzie taka sama, mamy te same... Nie te same dokładnie, ale jakby powiedzieć, możemy chcieć to samo. Więc jakby myśl bazowa może być ta sama. To jest pytanie, dlaczego wyrażamy to w różny sposób. No i ja właśnie chciałam to sprawdzić w tej książce, ale ona ma być praktyczna. Czyli ja będę pokazywać tam na przykładach, co się dzieje z tymi różnymi językami i jak to się trochę właśnie zaczęło rozjeżdżać, powiedzmy, tak, że tu jest czas taki, a tu taki, czy tutaj jest jakby widoczny na przykład rodzaj w rzeczowniku, a gdzieś tam nie jest widoczny, albo jest widoczny inaczej, innym elementem mowy się go wyraża. To tyle ode mnie. Zapowiedzi tej książki, która nie wiem, kiedy się ukaże, bo ja ją dopiero piszę, ale może macie ochotę współuczestniczyć w tym pisaniu. Zapraszam. Joanna. Wierzcie w siebie i nie gaście swojego wewnętrznego